I... pudło. No dobra. Jeszcze raz. Do 3 razy sztukę. Nie wiem, co się ze mną dzieje, naprawdę. Może sobie przećwiczyłem jakoś łokieć tenisisty? Po prostu źle to robisz. A co ty, stary, możesz wiedzieć o sporcie? Zwykły kujon jesteś. Jak jesteś taki cwany, to zrób to samo. Dobra. Wow, trafiłeś. Stary, ogólnie szukamy zawodników do naszego klubu koszykarskiego. Przyjdziesz? Nie, wiesz co, sport jest według mnie dla... No, dla kogo, no? Dla wybitnych sportowców, a ja nie, ja jestem gruby, nie mam talentu do tego, w ogóle nie, jakoś nie ciągnie mnie do tego, wiesz? Mam przecieki, ma być zaraz kartkówka z geometrii. No co ty gadasz? Ej, stary, mam już kartkówkę z geometrii, pożyczysz mi eklerkę? Tak. Dzięki. O nie, zaraz jest koniec przerwy, ja się spóźnię. Spóźnię się, oho, au, au, au. Ała. Błagam, nie ruszaj się, nie drgnij, nie teraz. A, stary, proszę cię, pomóż mi wstać. Czekaj, noga mi zdrętwiała. Jeszcze raz tak wykrzyw nogę, nie dobra? Mogę, nie mogę, ja idę na lekcję, proszę pomóż. Dobra, mi, idealnie, tak. Świetnie, czekaj. Proszę cię, no. Ała. Super, mamy to. Pomóż mi, proszę cię. Ała. Nadam temu zdjęciu tytuł Upadek ludzkości. Ała, ała, ała. Pomóż mi, śmierzy się na Polski, no. No weź, no weź mnie. Głowa do góry. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie. Niektórzy mają to w genach. Zejdź na ziemię, to już 3. jedynka w tym miesiącu. Albo i nie. Słabe buty, minus 10 do speeda. Dzięki. Hej wam! Siemanko, cześć. Fajna bluza, plus 15 do pancerza. Dzięki. Jak tam? Przygotowaliście się do sprawdzianu z historii? No nie, sprawdzian z historii jest dzisiaj. No nie, no nie, no ja znowu dostanę gonga, no. Minus 20 do pewności siebie równa się 85% szans na niepowodzenie w misji. Skąd już z tymi grami, dobra? Bo już mnie denerwujesz, weź to wyłącz. Ja nie mogłam znaleźć, kto dowodził flotą kartagińską w bitwie pod Maili. No tam, a weź pisz do internetu. No, sprawdzałam i nic nie znalazłam. Może pójdziemy do biblioteki. Nie musisz. Hannibal Gisco. Skąd ty to wiesz? Atak Rzymian 2. Się gra, się ma, się zda. Prosto. Siema, mordo. No siema, co tam? Fajna gitarka, brzdąkasz w wolnym czasie? Trochę brzdąkam, fajna deska. Jeździsz na desce? A no jeżdżę, a wykręcisz mi jakiegoś riffa? Wykręcę riffa, jak ty wykręcisz flipa. Nie no, ty pierwszy. Nie, ty pierwszy. Bo co? Bo nie umiesz na pewno. Nie no, umiem, ale mi się nie chce. No mi też się nie chce. A, no to chyba, że tak. No, no to gitarka, no to siema. Siema. Było blisko. Wypadałoby się w końcu nauczyć grać na gitarze. Ale śmieszne, robisz to 6. raz, a nawet za pierwszym to nie było śmieszne. Zobaczyłbyś swoją minę. Wiesz co? Masz może długopis, bo potrzebuję. Tylko taki, który pisze, oczywiście. Nie. A może poczęstujesz się gumą? Czy to ta śmieszna guma, która przetrzaśnie im palec? Może tak, może nie. Podziękuję.
Kiślu, afera jest przez te twoje pranki, Dyro cię wzywa i tam jest twoja mama i oni chcą z tobą porozmawiać. Ale jak to? Przecież tylko żarty, no to oni nie wiedzą, że ja sobie tylko żartuję, no przecież to... Stary, spokojnie, dasz sobie radę, jestem z tobą. No dobra, no to ja chyba pójdę, no bo co zrobię, no? No nie, przypał. Rafałku? Nie, wie pani, bo to tak, że babcia dziś do mnie przyszła i po prostu nie miałem czasu. A później nie było prądu chwilę i było ciemno, nie miałem dostawy prądu i nie mogłem po prostu. No wie pani, to nie jest tak, że ja nie chciałem, ale no, wie pani, tak naprawdę to ja po prostu źle się czuję, brzuszek mnie boli i nie chcę, ja chcę iść do pielęgniarki, no proszę pani, no. Rafałku. Nie mogę, po prostu nic nie słyszę, wjeżdżam teraz do tunelu, la 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 i nic nie słyszę, nie mogę, przerywa strasznie, nic nie ten. Rafał, co ty wyprawiasz? Nie jesteś przepytywany, dostałeś piątkę z wypracowania.